Pamiętam, jak kiedyś rozmawiałam przez telefon z pewną dość bliską mi osobą. I w pewnym momencie uświadomiłam sobie, że ta rozmowa i to, co ta osoba mówi do mnie i sposób, w jaki mówi, sprawia, że pogrążam się, że wszystkiego mi się odechciewa, że czuję się coraz gorzej i gorzej, tak jakby osoba po drugiej stronie telefonu, daleko fizycznie, była w stanie w jakiś sposób odebrać mi całą moją moc, całą radość życia, całą chęć do zrobienia czegokolwiek. I trzymałam słuchawkę przy uchu i słuchałam i tak czułam, że spadam gdzieś w jakąś przepaść, w jakąś nicość, w jakąś pustkę. I tak spadałam i w pewnym momencie ocknęłam się gdzieś wewnętrznie i w myślach zabłysło mi pewne odkrycie. I pomyślałam wtedy, ale zaraz, przecież ta osoba nie ma takiej mocy, żeby sprawić, że ja się tak czuję. Tym bardziej, że ta osoba po drugiej stronie, jestem absolutnie pewna, nie usiłowała tego zrobić celowo i to nie był wykład na temat tego, jaka ja jestem okropna, albo nie były to żadne nieprzyjemne słowa. Już nawet nie pamiętam, o czym była ta rozmowa, ale to nie była rozmowa, to nie była lawina złych słów pod moim adresem, bo wtedy mogłabym po prostu zareagować, powiedzieć, nie chcę tego słuchać, odłożyć słuchawkę. Ale to była rozmowa na jakiś taki wcale nie istotny temat. Tyle, że w tych słowach i w tym głosie i w sposobie mówienia było tak dużo czegoś przytłaczającego, co po prostu wysysało ze mnie całą życiową energię. I wtedy właśnie myślę, że brakowało mi już niewiele, żeby po prostu paść tam bez sił, z tym telefonem w ręce. I wtedy właśnie pojawiła się we mnie ta niezwykła myśl. I pomyślałam wtedy, zaraz, jak to możliwe, przecież ta osoba nie ma nade mną takiej władzy. Ta osoba nie jest w stanie zrobić czegoś takiego z moim samopoczuciem. To, co się ze mną dzieje, początek tego, co się ze mną dzieje, musi być gdzieś we mnie, a nie w tej drugiej osobie. I to było jedno z najważniejszych odkryć w moim życiu. Dlatego, że rzeczywiście, kiedy potem zastanowiłam się nad tym, z jakim nastawieniem ja podeszłam do tej rozmowy i w jaki sposób ja skrycie, nie wyrażając tego głośno, myślałam o tej osobie, to odkryłam bardzo zdumiewającą dla mnie wtedy rzecz. Ja usiłowałam z tą osobą w sercu walczyć. Ja ją w pewien sposób odpychałam od siebie. Oczywiście odebrałam telefon i rozmawiałam i wymieniałyśmy informacje, tak jak mówię, na żaden ważny temat. Ale ja w sercu, w duszy próbowałam tę osobę zwalczać w jakiś tam emocjonalny czy duchowy sposób. I to właśnie dlatego czułam się tak, jak się czułam. Nie dlatego, że ta osoba mówiła to, co mówiła. Nie dlatego, że mówiła to w sposób, jaki mówiła. Nie dlatego, że jest taka, jaka jest, czy była taka, jaka była. Tylko dlatego, że ja sama w moim wnętrzu miałam do tej osoby bardzo uprzedzone, negatywne nastawienie. I po co o tym mówię? Szczególnie teraz, przed świętami. Właśnie po to. Dlatego, że zobaczcie, znam mnóstwo ludzi, ale po prostu co druga osoba, z którą rozmawiam, mówi tak, no jadę do domu na święta i znowu będzie tak samo, ten będzie mi ciągle docinał, ten ktoś będzie mi zadawał głupie pytania,
będą mnie próbowali zmusić do zrobienia czegoś, czego ja nie chcę zrobić, będą pytali, kiedy wreszcie ślub, a ja chcę być sama, będą pytali, kiedy wreszcie dzieci, a ja nie chcę mieć dzieci, będą pytali, jak tam na studiach, chociaż wiedzą, że właśnie rzuciłam studia, będą pytali, jak sobie radzę z pieniędzmi, chociaż wiedzą, że właśnie straciłam pracę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc znam mnóstwo ludzi, którzy boją się pojechać na święta, dlatego że oczekują, spodziewają się i boją się tego, że zostaną w pewien sposób zaatakowani przez swoich krewnych. I teraz właśnie chcę Wam powiedzieć coś, co odkryłam w moim życiu i co sprawia, że to, co się dzieje między osobami, które spotykają się przy świątecznym stole, może się całkowicie zmienić. I nie dlatego, że te osoby się zmienią, ale dlatego, że Ty masz na to ogromny, decydujący wpływ. Dlatego, że kiedy przyjeżdżasz, albo podam Ci inny przykład. Mam taką znajomą, która nie znosi czerwonej papryki. Myślę, że żółtej też, ale z tą czerwoną papryką, taką nie chodzi o proszek, tylko chodzi o owoc. I gdziekolwiek jestem w restauracji i ta osoba jest obok mnie, to zawsze mówię, czytając listę dania, tu na pewno jest papryka, a w tym być może też będzie papryka. Muszę zapytać kucharza, jak danie pojawia się na stole, mówię, ale czy tutaj, to mi wygląda na to, że tu jest papryka, ja nie znoszę papryki. I w ten sposób psuję sobie przyjemność jedzenia i do każdego dania, do każdej potrawy podchodzi z uprzedzeniem i nigdy nie jest zadowolona. I myślę, że to jest też tak z ludźmi, że przyzwyczajamy się do pewnej myśli. Przyzwyczajamy się do tego, że nie lubimy czerwonej papryki. Albo przyzwyczajamy się do myśli, że wujek Zenon zawsze próbuje mnie w jakiś sposób zranić. Albo przyzwyczajamy się do myśli, że moja mama zawsze usiłuje kontrolować moje życie. Albo do różnych innych myśli i zachowań, które przypisujemy innym osobom. I kiedy przyjeżdżasz do rodziny na święta i przyjeżdżasz z takim nastawieniem i wiesz, że ten będzie robił to, co zawsze robi, ten będzie robił to, co zawsze robi, tu, stąd za chwilę jakaś pojawi się uszczypliwość, tu ci będą za moimi plecami źle o mnie rozmawiać, tutaj ktoś będzie zaraz dopytywał się, ile ja zarabiam i dlaczego tak mało, to w pewien sposób, po pierwsze, stawiasz się w pozycji defensywnej, czyli już przyjeżdżasz i już jesteś zjeżona albo zjeżony i już nie jesteś w stanie spojrzeć na nich jak na ludzi. No, na przykład wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację. Zaprasza Cię na święta Ryan Gosling albo Brad Pitt i będziesz spędzać te święta z jego najbliższymi, z jego krewnymi i z jego rodziną. Będziesz miała zero uprzedzeń, prawda? Przyjedziesz i będziesz na każdego patrzyła i mówiła: o, jaki on jest wspaniały, a on jakie ma poczucie humoru, a ona jaka jest troskliwa, bo dopytuje się, co w Twoim życiu. Gdyby to samo pytanie zadała Ci Twoja mama, to byś powiedziała: ona znowu próbuje mnie kontrolować. Gdyby ten sam żart opowiedział Twój wujek Zenon, który zawsze robi z Ciebie żarty i masz takie poczucie, że on zawsze z Ciebie drwi, to byś się obraziła na wujka Zenona i byś powiedziała, że on to znowu robi. Bo jesteś uprzedzona. Nawet jeżeli masz rację i nawet jeżeli kiedyś w przeszłości oni zachowywali się właśnie w taki sposób i nawet jeżeli zranili Cię w przeszłości albo byli dla Ciebie nieprzyjemni i mówili Ci przykre rzeczy, to już było. To było kiedyś, to było w przeszłości. To wcale nie oznacza, że to się znowu zdarzy. A jeżeli przyjeżdżasz z takim oczekiwaniem, że znowu będzie źle, to jesteś wewnętrznie spięta. Masz dookoła siebie mur i oni wyczuwają, że masz taki mur. I wtedy oni też
nie mogą się otworzyć na Ciebie i nie mogą zachowywać się tak, jak być może zachowaliby się w tej sytuacji, gdyby Ciebie tam nie było. Być może byliby bardziej ciepli, bardziej akceptujący, bardziej współczujący, bardziej chętni do pomocy, jeżeli takiej pomocy potrzebujesz. Ale jeżeli przyjeżdżasz już usztywniona, spięta i otoczona takim murem nieufności i spodziewania się tego, co najgorsze, to nawet jeżeli nic nie mówisz, żeby nie okazać tego, że już jesteś nieufna i spięta i że oczekujesz najgorszego, to oni to wyczują. A jeżeli to wyczują, to z ich strony to może wyglądać jak niechęć w stosunku do nich i wtedy oni się poczują trochę spięci i niepewni, no bo co tu możemy zrobić? Przyjeżdża nasza córka, albo siostra, albo mama, albo ciocia i ona zawsze jest taka dziwna, zawsze jest taka spięta, zawsze trzyma się z boku, ona chyba nas nie lubi, ona nas nie akceptuje. Więc Ty, przyjeżdżając z nastawieniem, że oni Ciebie nie akceptują, jednocześnie okazujesz im brak akceptacji. No i wtedy trudno coś takiego odkręcić. Wtedy siedzicie sztywni przy stole. Jak ktoś próbuje się odezwać, to zwykle mówi coś głupiego, złego, niepotrzebnego i zaczyna się rodzinna batalia przy świątecznym stole. I dlatego w tym roku chciałabym Ci zaproponować coś innego. Chciałabym Ci zaproponować, żebyś wzięła duży worek na śmieci. Teraz. Przed świętami, zanim wyjedziesz i nie zabierzesz tego worka ze sobą, weź duży worek na śmieci i symbolicznie spróbuj wrzucić do tego worka wszystkie swoje uprzedzenia i lęki. Możesz nawet napisać to na karteczkach. Wtedy pamiętaj, żeby ten worek wrzucić do pojemnika z papierem, żeby można było przerobić te twoje negatywne myśli na coś pozytywnego w przyszłości. I spróbuj symbolicznie wrzucić do tego worka ze śmieciami swój strach, swoją niepewność i też swoje uzależnienie od tego, w jaki sposób potraktują Cię ludzie z Twojej rodziny. Bo jeżeli tak bardzo przejmujesz się tym, co oni powiedzą na Twój temat, to znaczy, że jesteś, że Ty swoje samopoczucie, swój dobry nastrój, cudowną świąteczną atmosferę uzależniasz od tego, w jaki sposób oni podejdą do Ciebie, w jaki sposób Cię potraktują, co Ci powiedzą i tak dalej. A jeżeli uzależniasz to od tego, co oni zrobią, powiedzą albo jak na Ciebie spojrzą, to rzeczywiście oddajesz im kontrolę nad swoim życiem. Więc proponuję Ci, żebyś w te święta spróbowała zrobić inaczej. Zacznij od tego, żeby symbolicznie wrzucić do worka na śmieci swoje lęki, uprzedzenia w stosunku do innych ludzi, to, co o nich pamiętasz, szczególnie te złe wspomnienia, poczucie krzywdy i różne urazy, które pewnie nosisz w swoim sercu. Bo powiem Ci, że kiedy przyjeżdżasz do rodziny na święta i czujesz się wśród nich niekomfortowo, nazwijmy to, czujesz się wśród nich źle, czujesz się wśród nich nieakceptowana, albo skrzywdzona, albo odrzucona, albo atakowana, to nie dlatego, że oni to robią, tylko dlatego, że Ty pamiętasz o tym, co było wcześniej, czyli nosisz w sercu te urazy i w pewien sposób podświadomie oczekujesz, że oni znowu to będą robić. I tak jak mówiłam wcześniej, wtedy budujesz mur między sobą a nimi i wtedy oni też nie zachowują się serdecznie. No bo jak, skoro Ty jesteś kaktusem? Więc spróbuj raz w życiu nie być kaktusem. Powiem Ci dlaczego. Pamiętasz, że podczas wieczerzy wigilijnej zostawia się jedno dodatkowe nakrycie dla zbłąkanego wędrowca, który jest głodny, bezdomny, potrzebuje towarzystwa, bo nie ma z kim spędzić świąt. Jak myślisz? Załóżmy, że prawdą jest to, że Twoja mama, Twój tata, wujek Zezon i ciocia Emilia i różne inne osoby, o których możesz teraz pomyśleć, że oni rzeczywiście próbują w jakiś sposób sprawić Ci przykrość.
Chociaż ja osobiście w to nie wierzę. Myślę raczej, że to jest reakcja na twoje usztywnione zachowanie i bycie kaktusem. Ale załóżmy, że masz rację i że rzeczywiście oni są złośliwymi, przykrymi osobami, które chcą sprawić ci cierpienie. Jak myślisz, dlaczego tak jest? Czy dlatego, że oni ciebie nie lubią? Czy może dlatego, że oni sami nie bardzo są w stanie poradzić sobie z własnymi emocjami? Czują lęk przed życiem, przed śmiercią. Czują się zniewoleni przez to, co w ich życiu istnieje. Albo muszą chodzić do pracy, której nie znoszą, albo brakuje im pieniędzy, albo zmagają się z różnymi chorobami, wobec których są bezradni, albo nie mają w ogóle kontaktu z żadnym Bogiem, z żadną siłą wyższą, mają zero życia duchowego, a jeżeli mają zero życia duchowego, to muszą się czuć samotni, niepotrzebni, zagubieni w tym wszystkim, co ich otacza. Więc powiem ci, że oni są trochę jak taki zabłąkany wędrowiec, który szuka domu, który mógłby go przygarnąć. Więc możesz wyjść z takiego założenia. Raz w życiu ty bądź osobą, która przynosi ze sobą tylko dobro i serdeczność i ciepło. Przywieź ze sobą takie prawdziwe, cudowne, szczęśliwe, radosne, piękne święta. Zostaw w domu wszystkie urazy, całe poczucie krzywdy, wszystkie niesprawiedliwości, które uważasz, że kiedyś tobie wyrządzono. Zabierz ze sobą tylko i wyłącznie dobro i miłość i tym się z nimi dziel. I zobaczysz, że to będzie tak, jakbyś to ty była tym ciepłym domem, gdzie siedzi szczęśliwa rodzina, przy suto zastawionym stole, a oni są trochę jak taki zabłąkany wędrowiec, naprawdę bardzo, ale bardzo potrzebują, żeby ktoś ich do tego domu wpuścił i pozwolił im usiąść przy takim szczęśliwym, dobrym, radosnym, świątecznym stole. Więc mam dla ciebie propozycję taką, szczególnie jeżeli boisz się tego, jak zachowają się ludzie wobec ciebie, dlatego że z doświadczenia wiesz, że zawsze byli do tej pory wobec ciebie nieprzyjemni i sprawiali ci przykrość i potem wracałaś ze świąt i czułaś się chora. Spróbuj zapomnieć o tym, jacy oni byli kiedyś. To jest pierwsza rzecz. Spróbuj nie otaczać się murem ani kolcami i nie być niedostępnym, sztywnym, spiętym kaktusem. Spróbuj w ogóle zapomnieć o tym, że ktoś może mieć wpływ na twoje samopoczucie, dlatego że prawda jest taka, że tylko ty i tylko ty masz nad tym władzę. Tak jak ja wtedy, kiedy rozmawiałam z tą dość bliską mi osobą i kiedy nagle uświadomiłam sobie, że drugi człowiek nie może, po prostu to jest niemożliwe, żeby miał władzę nad moim samopoczuciem i nad moim życiem, chyba że ja sama na to pozwolę, chyba że ja sama będę odgrywała rolę ofiary wobec tej osoby. Wtedy tak, wtedy oddaję władzę nad moim życiem i jestem na łasce tego, co ktoś powie, zrobi, czy jak na mnie spojrzy. Więc spróbuj uwierzyć w to i zaakceptować fakt, że ty i tylko ty jesteś źródłem swojego samopoczucia. Zarówno dobrego, jak i złego. I teraz masz szansę, żeby ono było tylko dobre. I zabierz ze sobą tylko dobro. Zabierz ze sobą ciepło w sercu, serdeczność, wybaczenie. Zostaw za sobą wszystkie urazy, krzywdy, złe wspomnienia, złe rozmowy. Wszystko, absolutnie wszystko, co kojarzy ci się negatywnie. Zabierz ze sobą tylko dobro, ciepło i miłość. I tylko to dawaj innym ludziom. I zobaczysz. Daję ci 100% gwarancję, jak bardzo inne to będą święta. Nie tylko dla ciebie, dla wszystkich.